każda zmiana jest gdzieś tam z jednej strony przykra, z drugiej strony powoduje, że dużo się pojawia pytań, czy będzie fajniej, czy nie fajniej. Ale tak jak mi się po czwartej edycji wydawało, że Weronika Marczuk odchodzi z programu i to będzie zupełnie inny program. Faktycznie był zupełnie inny program. Przyszła Ania Mucha, była tylko jeden sezon. Jak Ania odchodziła, też się wszystko zmieniło. Przyszła Patrycja jako prowadząca, Kinga weszła jako jurorka. Też był inny, ale każdy z nich był poniekąd fajny. Nie ukrywam, że jak się dowiedziałam, że Kingi nie będzie, to byłam bardzo zaskoczona, bo no, ona jest trzonem tego programu i była od samego początku, stworzyła ten program jako prowadząca, więc ciężko mi było wyobrazić sobie You Can Dance bez Kingi Rusin. To było dla mnie zaskoczenie. Oczywiście, że duża szkoda, ale Kinga dostała nowe wyzwanie. Myślę, że będzie tego żałowała, że wybrała inny program. Cieszę się, bo wiem, że to jest dla niej strzał w dziesiątkę ten program i będzie się tam świetnie realizować, więc poszła swoim torem. No my musieliśmy znaleźć zastępstwo i mam nadzieję, że to zastępstwo się Państwu spodoba. Ja się tak naprawdę na samym końcu cieszę, że miałem możliwość pracowania z, jak do tej pory, z czwórką cudownych kobiet. Teraz do ich grona dołączyła Ida i po raz pierwszy nowy mężczyzna, czyli Maciek. Fajnie, no każda zmiana przynosi za sobą rozstanie z kimś, kogo bardziej lub mniej lubimy. W przypadku Kingi akurat to były bardzo pozytywne emocje między nami. Dla niej jest to nowe wyzwanie i oczywiście czujemy się troszkę porzuceni, ale jesteśmy cały czas w kontakcie i wiem, że dla niej jest to wielkie wyzwanie, więc wybaczamy, ale czekamy, że kiedyś nas tutaj odwiedzi.